No, kurczę, dobrze to widać. No, nawet dobrze. Nawet udało mi się podpiąć dzisiaj mikrofon, więc pierwsze nagrywanie z mikrofonem. Niezależny bloger Motoklasyczny Daniel. Bardzo mi miło Was witać. Ostatnim czasem miałem mało jakby. Energii do nagrywania, ponieważ czysto po męsku płakałem po utracie mojego wspaniałego Ryszarda. Do dzisiaj zresztą cierpię, tak to jest z naszymi pięknymi zwierzętami. Ale jaki filmik chciałem zrobić? No, taki e, chyba techniczny. E, można by było nazwać to testem, choć e, ten kask nowy zresztą. Miałem tak naprawdę na głowie tylko w garażu, jeszcze nie jeździłem, ale leży bardzo fajnie, więc, więc to też można nazwać chyba jakimś testem, samą moją wypowiedź. Ale ja go złoję i to porządnie i wtedy Wam powiem, czy naprawdę świetnie się sprawdza w trasie. Zresztą opinie są bardzo dobre, więc firma Airoch mnie nigdy nie zawiodła, ale tutaj... Do firmy Airoch mam pewne spostrzeżenia. Chciałbym, żeby po prostu sobie wzięli pod uwagę opinie swoich kierowców, motocyklistów, zresztą przede wszystkim klientów swoich. Bo Airoch ST501, którego jestem, mam przyjemność być właścicielem od niedawna, będzie służył na Triumfie Scramblerze. Ja wiem, wiem, nie jest. Klasyczny ten kask, ale bardzo mi się podobał. Podoba ze względu na to, że jest lekki w miarę. Chociaż one, te wagi są tak naprawdę teraz bardzo zresztą wyrównane. Ja mam wrażenie, że ja dalej krzyczę do. Do kamery, a mikrofon mam na sobie. Sorry. <noise> Dzisiaj go nawet nie umiałem podpiąć w ogóle. Jackiem normalnie wiecie, wpiąć no, do dziurki, nie działa w ogóle, no ale zadziałał. Dobra, udało się. Okazało, że tam nie docierał. I yy, 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 kask jest wykonany yy, przede wszystkim z lekkich materiałów. Jest bardzo sztywny. Yy, Teraz zapomniałem jak ten materiał się nazywa, bo zawsze jest tak, że jesteś przygotowany do nagrania, a jak sobie czegoś nie, zapisz, nie zapiszesz, to zapominasz. Karbon, yy, mieszanka karbonu i to z czego się robi kamizelki kuloodporne. No i pewnie sobie zaraz przypomnę albo nie i pewnie Wam napiszę. Yy, sam kask jest super, Leży świetnie. Oczywiście, no, nie będę o nim nic mówił, bo, bo jeszcze w nim nie jeździłem, bo czekam na mojego ukochanego Scramblera. Ale chciałem powiedzieć, że piny na przyubicy, tak to nazwę, do montażu pinloka, bo akurat Airoch w przypadku ST501 dodaje go po prostu do zestawu, czyli jesteśmy już, nie wiem, tam stówkę do przodu. Nie wiem, ile te pinloki kosztują, nawet nie sprawdziłem, przyznam szczerze. Yy, robią te piny do, do jego montażu robią z plastiku, chociaż widziałem, że w niektórych są można wkręcić śrubkę, czyli połączyć to ze sobą tego pina śrubką. I co się okazało, że po założeniu pinloka te piny się rozsypały. Także jeśli to cokolwiek kiedyś da i ktoś z firmy Aeroch to zobaczy, e, mój skromny kanał, to chciałbym, żeby oni wprowadzili jakieś zmiany, bo to nie pierwszy raz, Zresztą firma Forright, w którym kupiłem kask, powiedziała mi, że to się zdarza i oni, i oni jako dystrybutorzy tych kasków wysyłają dodatkowe piny do swoich klientów, czyli jakby biorą odpowiedzialność za no, niezbyt dobre wykonanie nie samego kasku, tylko tych pinów, że ten, ten plastik jest dosyć słabiutki i dodają... I oddają swoim klientom dodatkowe piny. My je montujemy, no i to wszystko działa pod warunkiem, że ten pin nie jest gdzieś tam zleżały i ten plastik nie jest kruchy, nie? To też może się zdarzyć. Zobaczymy. Czekam na, na, na przesyłkę, także zobaczymy, jak przyjdzie. Yy, więc jeśli firma albo ktoś z firmy Aeroch mnie słyszy, yy, zastosujcie coś może metalowego. i Przede wszystkim chyba może skręcanego. Ja nie wiem, czy się da dobrze połączyć plastik z gumą, ale dobrze może jakiś o-ring, który będzie jakby amortyzował trochę tego pinloka na, na tych pinach. Ale przede wszystkim dobrze, jak to będzie skręcane, bo co by nie było, dobry wkręt no, trzyma dłużej niż po prostu jakieś wpięcie Plastikowe. No i co? No i jak to poprawicie, to będziemy zadowoleni. Zresztą ja myślę, że wielu z nas jest zadowolonych. Tyle jest tych kasków teraz w ogóle, że trudno w ogóle cokolwiek wybrać. Nie? nie wiem, czy coś mówiłem na temat tego kasku, ale pewnie niewiele, bo jeszcze nie jeździł, ale niedługo będzie jeździł. O, przypomniałem sobie kevlar i karbon. To mieszanka, z którego wykonany jest ten kask. On jest matowy. Trzeba bardzo na niego uważać, bo w przypadku tych matowych kasków to jedno gdzieś dotknięcie, ubrudzenie i to już zostaje na wieki. No, gdzieś tam tu jakaś regulacja na nawiewu pewnie albo czegoś tutaj na, że tak powiem, na mordkę. Więcej wiatru, mniej wiatru. Zobaczymy, jak to będzie się sprawował. Sam kask leży świetnie, nic nie ugniata, po prostu jest świetnie dopasowany. Zresztą ja powiem tak, w przypadku Airocha zawsze byłem zadowolony z tej firmy i myślę, że teraz też tak będzie. No, ja już wiem, że on no, nie wygląda klasycznie i być może nie będzie do niego pasował, ale zależało mi na, na integralności tego kasku, a nie tych dwuczęściowych, otwieranych i tak dalej, bo... Wydaje mi się, może jestem w błędzie, no ale przecież jak robię te kaski otwierane, czyli dwuczęściowe, to one są mocne, bo jakby brałem pod uwagę to, że on będzie bezpieczniejszy. Czy tak będzie? No pewnie tak, bo by ich nie robili. A i czego ja sobie życzę, to przesłony słonecznej. Wiadomo z jakiego powodu jestem okularnikiem, więc jakby potrzebuje jakby tego. A i on jeszcze miał taką fajną zaletę, zresztą sporo ich ma tą zaletę, więc też nie, 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 nie będę tutaj nikogo zaskakiwał. To jakby kask dopasowany do głowy i dopuszczony do tego, żeby luźno wchodziły jakiekolwiek okulary. Oczywiście, no, dobrze, jak one są jakby dopasowane do Waszych twarzy, bo wtedy płynnie sobie się tam wsuwają w i To nie przeszkadza. Troszeczkę może jednak dociska, ale to są mam takie, że tak powiem, oczy, że, że, że one są raczej dopasowane. No, także to też brałem pod uwagę. Eee, więc e, szanowna e, firma Aero, jeśli mnie słyszysz, to proszę zastosować lepsze piny. Do mocowania e, pinlocka, za którego bardzo dziękuję, że dodajecie do kasku już w zestawie. Bo chyba stówka do przodu, czy ile? Nie wiem. Dają to jest bardzo ważne, więc to się szanuje, że to można kupić jakby w całym zestawie. Hmm. E, więc to chyba. Tyle. Zrobię w CIRY porządne temu kaskowi na pewno w miarę możliwości, że tak powiem, jazdy na motocyklu. I na pewno robię, zrobię wciary niezależnie od opinii. Znaczy, moja będzie, wiecie, mnie nikt za to nie płaci, więc jakby przetestuję go tak porządnie, że, że będzie miał dość. I na pewno Wam o tym powiem. Mam na myśli Triumfa 400X. Także to będzie takie porządne wcieli. oczy. Mam nadzieję, że będę miał czas na to, bo to różnie, różnie bywa, ale w miarę jakby jakiegoś, nawet wieczorami będę starał się jeździć, chociaż jest bardziej niebezpiecznie, ale po to tylko, żeby móc jak najszybciej przetestować ten motocykl, łącznie z tym kaskiem. Żadna rewelacja, bo jakby ja testuję rzeczy, które kupuję, a nie mam kilka rzeczy, które mogę przetestować. Zresztą jest sporo kanałów, które, na których to pewnie zobaczycie. Także bardzo, bardzo dziękuję. Na koniec, jeśli ktokolwiek tutaj został, bardzo dziękuję wszystkim. Już to mówiłem w którymś szorcie, ale ludziom, którzy przybyli tu niedawno, trochę was zaniedbałem, ale z racji tego, że jakby nie byłem w stanie jakby przekazać wam dobrej energii, to filmy ustały. Kobuz jest gotowy, jest już nawet iskra. On będzie kiedyś jeździł, ale jakby obowiązki nie pozwalają mi, żeby to wszystko wypuścić. Zresztą ja mam trochę inaczej. W sensie on nie stoi w miejscu, gdzie mogę go w każdej chwili odpalić. Jawka będzie gotowa niedługo. Mam nadzieję, że się spotkamy na kolejnym bazarze. Bo podziękowania za tych ludzi, którzy wpadli po prostu po tym filmie z bazaru który zrobił ogromną ilość wyświetleń, za co bardzo dziękuję. Nie, nie, jakby nie dlatego to, to robię, ale dzięki, dzięki że, że po prostu was tyle i przybyło i obejrzało ten filmik. Nie był jakoś znaczący, po prostu przyszedłem, nagrałem, pokazałem wam co widziałem moimi oczami. No i, i fajnie, że jesteście. Także to zobowiązuje do tego, żeby nagrywać kolejny film. Kończę, uciekam na, na rower, bo się robi ciemno. Do zobaczenia. W następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.